Sezon wyników kwartalnych spółek za drugie półrocze w Polsce dopiero się rozkręca. Natomiast w Stanach Zjednoczonych możemy się pokusić o podsumowanie wyników finansowych, ponieważ tam większość z emitentów podało już wyniki. Sezon wyników uznaje za dobry. Większość ze spółek amerykańskich pobiło oczekiwania analityków zarówno co do zysków, jak i sprzedaży. Szczególnie dobrze wypadły spółki technologiczne oraz spółki przemysłowe. Dobrze wypadły spółki z sektora ochrony zdrowia, natomiast gorzej zachowywały się przedstawiciele z branży wydobywczej związanej z przetwórstwem ropy naftowej. Te dobre wyniki to główny powód nowych maksimów za oceanem. Indeksy tamtejszej giełdy są na historycznych poziomach. To pozytywne otoczenie, czyli dobre wyniki spółek oraz brak ryzyka politycznego, jakim było w czerwcu wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dało możliwość kontynuacji wzrostów. Ryzykiem jest duży współczynnik inwestorów pozytywnie nastawionych do wzrostów. Natomiast kolejny jakiś czynnik ryzyka to wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które będą jesienią. Do tego czasu te wzrosty wydaje się, że mogą być kontynuowane.